Hej, tu Karolina, witam Was w ulubieńcach grudnia i tak jak tydzień temu była w tyle choinka, to teraz macie delikatne odbicie choinki w oknie. Za tydzień będę miała dla Was podsumowanie roku, ale stwierdziłam, że mam tyle inspiracji dla Was z samego grudnia, że przygotuję też ulubieńców grudnia, bo zazwyczaj robiłam tylko jednych, ale to było kompletnie bez sensu. Więc zaczynamy tak jak zawsze od działu urody i w kategorii pielęgnacyjnej. Mam dla Was dzisiaj mgiełkę. Wy mogliście widzieć we vlogmasach, że dostałam mgiełkę z Natu Handmade, czyli ich nowy produkt i jestem zachwycona. Jest to mgiełka różana. Słyszałam o właściwościach wody różanej od bardzo, bardzo dawna i w końcu w moje ręce trafiła mgiełka różana i nawet jeżeli ona nic nie robi, to sam zapach jest przepiękny. Oczywiście woda różana jest bardzo dobra dla naszej cery. Ja stosuję tę mgiełkę codziennie rano i wieczorem jako tonik po umyciu twarzy, także bardzo, bardzo Wam polecam. No i Natu Handmade, jak wiecie, uwielbiam. Jeżeli chodzi o niepielęgnacyjną część, o tę bardziej kolorówkową, to po pierwsze chciałam Wam powiedzieć o moim lakierze do paznokci, który też zachwalałam przez cały miesiąc. Jest to lakier Orli, który dostałam od Moniki z Beauty Care Studio i ona też mi go pierwszy raz pokazała. Słuchajcie, na początku byłam bardzo sceptyczna, bo u mnie zazwyczaj jakieś takie nude, ewentualnie coś szarego na paznokcie się pojawiało, a najlepiej nic. A to jest taki kolor dosyć fluorescencyjny, połyskujący różowo, lila i też różnie wygląda w zależności od światła, ale jest to produkt z serii Breathable, czyli bardzo dobry dla płytki paznokcia, oddychający, nietoksyczny, wegański, nietestowany i całkiem naturalny jak na produkty do paznokci. Także ja Wam go serdecznie polecam i ten kolor nazywa się Crystal Healing, nie przypadek. I ostatni produkt z działu urody tak naprawdę nie przynależy do żadnej kategorii. I jest to sprawa bardzo kobieca, także tylko Wam powiem, co to jest i możecie sobie więcej o tym doczytać. Jest to tak zwany Diva Cup, czyli kubeczek menstruacyjny, który ja przetestowałam w tym miesiącu, absolutnie odmienił moje życie. Słyszałam bardzo różne opinie i też wiele sceptycznych komentarzy na ten temat. Ja jestem zachwycona, uważam, że jest to nie tylko wspaniały krok dla naszej planety, ale również i całkiem niezła oszczędność pieniędzy. I ten produkt, który ja posiadam, nazywa się Organic Cup. Kupiłam go na Amazonie, podlinkuję go Wam u dołu i naprawdę jak dla mnie odmienił mi życie. W dziale jedzenia nie może zabraknąć makowca, o którym krzyczałam przez całe vlogmasy. Jest to makowiec, którym podzieliłam się z Wami w moim filmie z przepisami świątecznymi. Jest to makowiec inspirowany makowcem Justyny Owsianej i powiem Wam, że zrobiłam go, zamroziłam sobie kilka kawałków i teraz w tych ostatnich dniach roku sobie codziennie rozmrażam jeden, bo jest naprawdę boski, także na mojej stronie karolinasubańska.com znajdziecie przepis, oczywiście Wam go podlinkuję. I mój drugi ulubieniec to jest kawa. To jest kawa, słuchajcie, którą zamówiłam z Coffee Desk. I to była kawa miesiąca z palarni Hard Beans. Nie pamiętam nazwy tej kawy, ale oczywiście wszystko macie na ekranie i w opisie. Oczywiście tego rodzaju kawy, które są z etycznego źródła i też są bardzo wysublimowanie palone i przechowywane. Są nieco droższe, ja jestem tego świadoma, ale bardzo dużą frajdę sprawia mi inwestycja właśnie w dobrą kawę, bo uwielbiam te kawy, które nie są takie przepalone w takim włoskim czy też tureckim stylu, tylko są one nieco bardziej subtelne, delikatne, przez co mają krótszy termin ważności i przez co ich cena jest oczywiście wyższa, ale ta kawa to jest kawa z Gwatemali, czyli to jest w ogóle mój ulubiony region, z którego pozyskuje się kawę. Jest ona cudownie orzechowo-karmelowa i to w naturalny sposób. Także jeżeli tylko macie możliwość, to naprawdę bardzo Wam polecam. Zresztą świeżo mielę i przygotowuję w moim kameksie. Jak zawsze wielki szok, że jesteś w dziale fitness i słuchajcie, miała to być w listopadowych ulubieńcach, a jest teraz. Jest to yoga asztanga. Udało mi się już od dłuższego czasu, pomijając święta i weekendy, wstawać rano i pierwsze co ćwiczyć jogę. Jest to w moim wydaniu 40-minutowa sekwencja jogi asztangi, której to nauczyłam się w Tajlandii i sprawia mi ogromną frajdę to, że robię coś dla siebie, że ćwiczę z samego rana. Lubię widzieć postępy, daje to taki dobry start mojemu dniu. Też właśnie widzę, że jestem coraz bardziej wyprostowana, lepiej rozciągnięta i przede wszystkim mam dobry nastrój, że już poćwiczyłam.
kiedy miałem kolejne godziny w ciągu dnia. Także zaczęłam to w listopadzie, kontynuowałam w grudniu i mam nadzieję, że tak też będzie w przyszłym roku, jak zresztą mówiłam w moich postanowieniach. W dziale książki mam dla Was dwie propozycje, pozycje i dwie inspiracje. Pierwsza z nich jest to książka o Ajurwedzie. O Ajurwedzie wspominałam wiele razy, szczególnie od powrotu z Tajlandii. Prosiliście, żebym trochę więcej o tym opowiedziała, może zaprosiła kogoś do podcastu i mam gdzieś rozwiązanie, taki pierwszy krok, może jak mogę Was zachęcić i przedstawić Wam ten temat. Jest to książka Agnieszki Wielobub o Ajurwedzie, nazywa się chyba Ajurweda w praktyce. Zamówiłam ją sobie w Black Friday, więc była naprawdę bardzo tania, chyba zapłaciłam za nią 14 zł. Także serdecznie Wam polecam, też ją Wam oczywiście podlinkuję. Podstawy Ajurwedy po polsku, tego jak, co to jest, jak tego używać. Oczywiście nie jest to przewodnik dla przyszłego lekarza ajurwedyjskiego, ale jest to bardzo dobra baza, żeby zrozumieć swoje ciało, swój umysł i w jaki sposób móc zadziałać, jeżeli mamy różnego rodzaju schorzenia w sposób naturalny, słuchając naszego organizmu. I druga książka to jest mój prezent świąteczny, który już przeczytałam. Ja powiem szczerze, nigdy specjalnie nie interesowałam się polityką i też nigdy nie poruszałam tego tematu tutaj na kanale, ale ostatnio moją uwagę przykuł Robert Biedroń i to, że coraz więcej pojawiał się w mediach i postanowiłam poznać jego osobę i dowiedzieć się, jaki ma plan na Polskę i dostałam książkę Nowy rozdział właśnie pana Roberta Biedronia. Przeczytałam ją dosłownie w 2 dni i podobała mi się bardzo. Uważam, że jest to bardzo ciekawe podejście do rządzenia państwem i bez tutaj jakby rozpoczynania dyskusji politycznej sądzę, że warto poznawać światopogląd, podejście, program, pomysł, plan różnych podmiotów w polityce po to, by móc wyrobić sobie opinię na ich temat i móc potem podejść do wyborów, bo uważam, że jest to nasz obowiązek obywatelski, żeby do wyborów przystępować. Także książka Nowy rozdział Roberta Biedronia jest to bardzo, bardzo ciekawa lektura i bardzo ciekawe przedstawienie pomysłu na zmiany w naszym kraju. Jeżeli chodzi o film, to absolutnym numerem jeden były Narodziny Gwiazdy, czyli Star is Born, film Bradley'a Coopera z nim też w roli głównej oraz z Lady Gagą. Przepiękny, niesamowicie wzruszający film, bardzo ciekawie pokazujący świat show biznesu, aktorsko naprawdę ogromne, ogromne zaskoczenie na plus, jeżeli chodzi o Lady Gagę. Tak samo muzycznie jest po prostu przepiękny i piosenki śpiewam do tej pory. Bardzo mnie ten film poruszył i też rozbudził moją pasję do pianina, do którego w tym miesiącu wróciłam. Powinnam nawet go tutaj dorzucić do ulubieńców, także jeżeli nie widzieliście Narodzin Gwiazdy, to naprawdę zachęcam. I na sam koniec dział podróży. Oczywiście w tym miesiącu był to Edynburg i tak jak byłam bardzo, powiem Wam szczerze, sceptyczna, jeżeli chodzi o powrót tam i do tego, jak się będę czuła, biorąc pod uwagę, że niedługo wyjeżdżam z powrotem, to było to naprawdę cudownie. Był to cudownie spędzony czas, zarówno musiałam się sporo pouczyć, było tam dużo stresów, ale miałam czas, żeby spotkać się z moimi bliskimi osobami i popodziwiać ten przepiękny kraj i to przepiękne miejsce. Także mam te kilka dni, które uwieczniłam we vlogmasach, możecie sobie zobaczyć i były dla mnie w tym miesiącu wyjątkowe. Tutaj kończą się moje ulubieńcy. Jeżeli byłam jakaś taka dziwnie spokojna i nieswoja, to dlatego, że mam w domu brata i mamę i psa, którzy prawdopodobnie mogą mnie przez ścianę słyszeć i w dziwny sposób mnie to onieśmiela, nie wiem czemu. W każdym razie dzisiaj jest 31 stycznia dla mnie, dla Was jest 4 stycznia, także ja Was oficjalnie witam na moim kanale w nowym roku i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że te pierwsze kilka dni były już dla Was bardzo miłe i zaczęliście je z dużą dawką energii i motywacji. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jacy byli Wasi ulubieńcy grudnia, a my widzimy się już za tydzień w ulubieńcach roku, także będzie bardzo fajne podsumowanie, takie creme de la creme tego całego roku. Zapraszam Was gorąco i do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa!